Cześć! Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj już przejdziemy do porządnej aktywności fizycznej, czyli zaczniemy biegać. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, musimy się zastanowić nad jedną rzeczą. Najważniejszą, czyli jaka jest nasza dyspozycja fizyczna w tym momencie? Co sobą prezentujemy? Wstaję z kanapy i co? I co teraz? Każdy z nas jest na różnym etapie aktywności fizycznej, ale najważniejsze jest to, że w momencie, kiedy zaczynam, kiedy podejmuję tą decyzję, że tak, zacznę ćwiczyć, zacznę dbać o tężyznę fizyczną, jest to, żeby nie przesadzić na samym początku. Na początek dla każdego takim elementem treningowym, na którym powinniśmy się skupić, to są marszobiegi. Na czym to polega? Myślę, że jako na początek możemy przyjąć taką aktywność, która będzie polegała na tym, że 2 minuty biegniemy, 2 minuty idziemy dynamicznym krokiem. 2 minuty biegniemy, 2 minuty idziemy. I tak na przykład przez 20 minut. I w zależności od tego, ile mamy czasu na tą aktywność fizyczną w tygodniu, jeżeli dysponujemy na przykład, nie wiem, 2 dniami, gdzie możemy poświęcić te kilkadziesiąt minut na to, żeby popracować nad własnym ciałem, to wtedy przez 2-3 tygodnie skupiamy się na tych marszobiegach, takich 2-minutowych. Jeżeli już czujemy, że możemy więcej, to wtedy możemy skracać ten odcinek marszu skracamy, a wydłużamy odcinek biegu. Aż dojdziemy do momentu, kiedy będziemy w stanie już te 20 minut przebiec bez zatrzymania i będzie nam dawało to radość, będzie nas to cieszyło, a nie będziemy się czuli zarąbani, przemęczeni. Tak? Bo nie chodzi o to, żebyśmy od razu podejmowali, a jedziemy i ruszam na maraton, idę biegać maraton, idę biec półmaraton, czy 10 km, czy jakiś inny dystans. Chodzi o to, żebyśmy się cieszyli z aktywności fizycznej, żebyśmy wracali, żebyśmy czuli, że w naszych żyłach buzuje endorfina, że jesteśmy szczęśliwi i radośni z tego, że ruszyliśmy się, wstaliśmy z kanapy i ruszyliśmy w eter. Także teraz zapraszam was, ruszamy na marszobieg. Najpierw 2 minuty biegniemy, później 2 minuty idziemy.